Siema z Willy Boysów. My jak zawsze mamy piękną pogodę, czyste niebieskie niebo. Słońce ładnie zachodzi. Tomek wbił. Po serwisie, po remoncie KTM-a. Zaraz nam pokażę, jak z piątki na koło staje. Ale tam idzie jak burza. Siema. Witaj. Jak? Jak zdrówko, powiedz. No elegancko, teraz odżył. Odżył? Na moście tam? No. Piątkę wpiąłem, wiesz, bo się było słychać jak jadę. No. Szybko. Gaz do końca, podciągnięty i startuję na koło. No widzisz. Ja... A co było, Tomek? Pompa paliwa. Znaczy, nie wiem dokładnie, czy pompa paliwa, czy regulator ciśnienia. No. Bo zmieniłem obydwa na raz, bo zamkładałem pompę z wyższym ciśnieniem paliwa. Aha. Mocy ma więcej. O. No. I więcej pali, na stację trzeba jechać. A nie masz paliwa? Nie. No to jak chcesz jeździć? Tam jest stacja. Koniec Willy Boysowania. Koniec Willy Boysowania. Patrzcie, jaki pierwszy zachód słońca, nie? No to jest po prostu coś pięknego, nie? Pana na gębie Willy, tylko Willy. Willy, Willy, Willy. Mała przerwa i czekam na Tomka. Tymczasem chyba moc stracił. Nie. Tomek Guma. Tomek powinien się nazywać Guma. Kto tak jeszcze myśli, no to łapka w górę. Tomek Guma. No i KTM ożył. Gdzie ty w to pole jedziesz, majster? Ale to koło mu cały czas bije. Nie zrobił. Ciekawe, czy hamulce zrobił. Zaraz go zatrzymam, bo on coś mówił, że coś pompa. Coś, ale nie wiem, czy kupił nową, czy co robił. Tego nie wiem. Oj, dawno nie jeździł. Musi się wprawić. Tomek, a powiedz, no bo ty mówiłeś, że wtrysk, ta pompa, tak? No ale co ty wymieniałeś? Nowe kupiłeś? Nie, wtrysk dałem do czyszczenia do Filipa. No. I mówię, że powinien działać. Aha. Bo one ogółem ciężko zdiagnozować, czy działa, czy nie. Aha. No i powiedział, że powinien działać.
i kupiłem sobie manometr, wiesz co to? No. No do ciśnienia paliwa. No i? No. No i pompę zamiast seryjnych 3 barów ładowała 1,9. No to mało. No, nie powinien odpalać już. No. Przy 2,5 mówią, że bardzo ciężko pali, a jeszcze odpalał. No. Wolnych nie trzymał w ogóle gaz. Aha. Góry jak dawałem to miał za mułę. A teraz kupiłem pompę o wyższym ciśnieniu i podaję ładnie. Aha. No widziałeś nawet jak teraz go z łatwością wybijam. No. Nie muszę wjeżdżać. A z jakiego biegu? Trójeczka. Trójeczka? A to weź go spróbuj wybić, żeby wyżej go dać. Ja się boję. Czemu? Boję się, że na plecy polecę. Nie walniesz ty na plecy. No, on ma dużą kompresję, to go wyhamuje nad kompresję jak puszczę gaz, ale ten, ale się tak boję. Boisz się. A tu ładnie widziałeś, tu ten, co, ale niosło mnie w bok. No. Ale ładnie było. To... Coraz lepiej. No. Ja już mówię do widzów, że ty powinieneś się nazywać Tomek Guma. Ale ten, ale nie. Przerwa dużo zrobiła, że gorzej. No, no ile nie miałeś? 2 miesiące? 2 miesiące, dwa i pół, nie? Dwa i pół miesiąca bez motocykla, no chłopie. W garażu stał, cały bak ściągnięty, siedzenie wywalone gdzieś tam w garażu leżało. A hamulce zrobiłeś? Sprzęgło? Sprzęgło jest dobrze. Dobrze? Mi się dobrze szczerze jeździ na tym, tylko coś ciężko chodzi, bo to jest duża pompa. Nie, no dobrze chodzi. To jest ciężko. Nie? Lekko. Manetki do wymiany masz. Kurwa, no. Ale dobrze, bo mi tu obcierała rękę, nawet jak jeździłem w rękawiczce, mi przycierała. Aha. A teraz łatwiej, bo wiesz, nawet jak mam ten, to mogę sobie tak przesunąć, nawet jak chcę ten. To co, nie w tym, w ten weekend, tylko w następny na godziębę. Nie, no po takiej przerwie, no to kurde. No, teraz ten. 9,8 będę dał. A co, a z wydech zrobiłeś? Nie, nie słychać. No zobacz, to środka pełne jest. Wymieniłeś watę? No, watę wymieniłem spawać, bo musiała tu była głowa. To ile, jakie koszty miałeś? Wydech? No. Wydech. 30 zł. Bo watę kupowałem w budowlanym, no. Stalową, taką grubą, żeby ten. Pompa plus regulator ciśnienia 413 zł z wysyłką. Aha. A Filip mi w tym za darmo wyczyścił. Aha, aha. No, jest dobrze. Czyli 460 zł i... No mniej więcej tak. I KTM żyje. Nie liczę z mojej robocizny, ale to dla mnie to nie liczę. No ale ile jeszcze czasu straciłeś wcześniej, nie? No. Zanim to wszystko no myślałem, że to TPS, zedukowałeś. To... Ale wiesz co, tak sobie myślę, ten hamulec... O, hamulec zrobiłeś. Odbija. Odbija. A nie robiłem. Nie robiłeś? Nie. Ale wiesz co, możesz sobie trochę to wykrzywić tu, no, wiesz. No, palniczkiem podgrzać i podkrzywić, no. No. Żeby nie pękło, bo to aluminium jest. No, no to delikatnie, żeby tam z pół centymetra no, będzie lepiej. No, bo zrobiłbym sobie też, bo nie wygodzi. Bo ty mówiłeś, że masz za mało, nie? Że coś ci za mało jest. No to tak powinno być. Bo normalnie pożyte nie masz luk naturalnie, tylko to kurde, 550 motogodzin waliłeś już? 548. Aha, 548 motogodzin. No. I on jeszcze żyje, pan. Metę sprzedałem. Coś ty. Dzisiaj. Tak? No. No mówiłeś coś, że kurde tak, klient tak. Ma być. No, dzisiaj ten. O, ja. I ale za ile poszła? Najlepsza beta na wiosce? Tajemnica, bo jeszcze coś mam. To będzie niespodzianka, bo projekt będzie. To a, dobra, to nie mów. Zobacz. To nie mów. Poszła. No. Poszła. Nie ma. Weta sprzedana. Weta sprzedana. Nie ma. I dobrze. Zarobiłem na niej jeszcze. No to super, ale ty dużo włożyłeś, nie? Ale właśnie... Tomek sobie da radę. Właśnie hachmy, zaraz ci powiem, co będzie. To niespodzianka dla widzów będzie. O kurde. Przyjedziesz czymś specjalnym? No, tylko to roboty będzie dużo, bardzo tak? Dużo. Tak? Czyli na wakacje dasz radę? Nie, na jesień. Koniec wakacji. Koniec wakacji. Myślę, że koniec. No i dobrze, no. Słuchaj, a może ty ograsz parę gum moich? Mogę, ale powiem tylko tak. No. Będzie szybszy od KTM-a. Tak? To będziemy... To ze skuterem stajesz ze mną w szranki? Ścigamy się? Czekaj, pokażę ci, ale nie pokażę do kamery, co będzie. Dobra. Tylko ten. Dobra. Ale to jest tylko początek, co będzie. Ale tu będzie coś innego, tu cały tył, no, będzie no, inny. No. Całe coś innego. A to będziesz się ścigał ze mną? Bo, tak. Powiemy, że będzie czekaj. Co, ale nie powiemy co, ale powiemy, że będzie co? Szybko. Szybko, ale co to będzie? Motorower? No, powiedzmy, że motorower. No ale nie, no możesz zdradzić. No, motorower z silnikiem wymienionym. Aha, motorower będzie, dobra. Czyli się ścigamy, ja skuter, a ty motorower. No dobra. Pojemność będzie taka jak w skuterze u ciebie. Taki jest plan docelowy. Tak? Taka pojemność jest docelowa. A na koło będzie to szło? A się śmieją ze mnie w klasie. Znowu KTM w rowie leży. Uwal się.
To, ale musisz sobie ręce za głowę dać. KTM-a chcesz sprzedać? Tego chcesz sprzedać? No, tego. Żartujesz. No naprawdę mówię. No i co kupisz? No, coś fajnego, też krosa. Czy enduro? Nie, krosika. Mówię w krosie.